Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Horizona. Kiedy was nie było, pofarmiłem trochę gromoszczęki dokładnie w ten sposób, który pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Mój rekord to chyba 30 sekund od rozpoczęcia walki, kiedy już gromoszczęk leżał. Co mi się udało zrobić? Udało mi się dokoksić tą procę z wojami fioletowymi na damage, więc ta bomba przywierająca już ma 332, o kurwa. Tutaj trochę więcej ogień ma siły, a to ma trochę więcej poręczności i to ma troszeczkę więcej damage'u, więc na tyle by chyba było, tak mi się wydaje. Jedźmy przed siebie, moim celem w tej chwili jest żyraf, zabieram się teraz za ostatnie prawdopodobnie poboczne rzeczy, jakie będę robił zanim pójdziemy ścieżką już questa głównego. Te dwie ostatnie poboczne rzeczy... To jak wiecie lub nie, a wiecie, powinniście wiedzieć, bo już mówiłem, to jest żyraf oraz ostatni kocioł. Tylko dlatego po prostu, że chcę wam ten kocioł pokazać. Nie, że jakoś straszliwie potrzebuję dominacji, które się tam w środku znajdują, ponieważ i tak... A widzieliście, jak ja kocham grać po prostu na dominację, powiedzmy, i wykorzystywać je do walki. To można by wiedzieć, można by powiedzieć, że to jest taki po prostu playstyle, takiego beastmastera, kogoś, kto sobie łapie zwierzęta i kontroluje je, żeby walczyły za niego. Ale to jest... za mała jest kontrola nad tymi maszynami w Horizonie, żebym ja był w stanie, powiedzmy, jakoś fajnie polegać na tym, takie mam wrażenie, dlatego się raczej tego nie trzymam. Nie podobają mi się w chuj te tereny, które tutaj są, znaczy nie lubię takich mrocznych klimatów, a te klimaty tutaj są zdecydowanie mroczne w chuj, no ale nie będę tutaj już nic mówił, jedziemy do żyrafa w takim razie tymi super skomplikowanymi ścieżkami. Czy ja muszę teraz... Nie muszę tutaj nigdzie przechodzić dookoła, ale gra mi to sugeruje. Tu jest jakaś ścieżka? Ta, tu jest jakaś szalona ścieżka. Dobra, mój biegun jest bardzo wygimnastykowany, widzę. Bardzo chętnie sobie tutaj wskakuję i skaczę. Więc chodźmy przed siebie. Tutaj są, kurwa, piłozęby, niszczyciele, nawet, kurwa, nie wiem. Piłozęby. Piłozęby. Piłozom to gówno. Znaczy, piłozom, że wiecie, że frajer. O, kurwa. No, może nie taki frajer, aż jak mi się wydawało. No, dobra. Okej, drogie piło zęby, to co? To bawimy się w takim razie? Zobaczmy, jak bardzo dam radę się pobawić. To już tam przywarło do niego, to powinno za chwileczkę jakoś eksplodować, tak mi się wydaje, że to działa. O, proszę, jak go dojebało ładnie. Bęk, ja ci to przykleję. Wiecie co, zajmijmy się tymi piło zębami najlepiej w tej chwili, żeby już mieć spokój. Proszę bardzo, znowu kolejny ten przyklejony. Mój armor jak na razie bardzo dobrze sobie radzi z chronieniem mnie. Jeszcze jeden atak i co? I piłozom będzie zabity? Nie wiem, czy oni napierdalają mojego bieguna? Zostawcie go, gnoje! Jezus Maria! O, biegun sobie chyba nawet radzi. Ten piłozom za to niedługo musi zginąć. O, skurwysyn, ile ich jest! Postrzelajmy troszeczkę naszymi super strzałami, żeby im pozdejmować armor, a kiedy już będą mieli zdjętą większość armoru... O kurwa! Proszę bardzo, wessało absolutnie wszystko, co ten tutaj piłozom był w stanie mi zadać. Ja sobie robię moje super długie uniki, jednocześnie pewnie odładowywuje mi się... O ty suko! O! Proszę, czuły punkt, dziwko! Prawie jakbym cię w jaja kopnął. A może nie do końca, a, albo mniej więcej? Jeb! Dobra, teraz muszę mu już... No i nie, muszę, ale tego nie robię. Dlaczego, zapytacie? No, jestem sobą. Czy to go podpaliło? Nie, nie podpaliło go, ale... Ciekaw jestem, czy spłonie, jeżeli go podpalę. Całkiem sporo ognisty damage zadaje mimo wszystko. Ui! O, cholera jasna, nie tak to miało być. Dobra, zawalczmy dalej jednak tymi strzałami. Ciekaw jestem, czy poziom naciągnięcia, ponieważ to pewnie było mówione wcześniej, ale ja nie pamiętam, czy poziom naciągnięcia ma wpływ na damage, jaki ja zadaję, czy może tylko na moją celność. Kurwa, dwa ataki i wyjebane, moja zbroja je pochłonęła, chociaż nie będę sprawdzał, czy trzeci pochłonie. Nie tracenie życia to jest najlepsza taktyka na przeżycie. Co ja, kurwa, właśnie powiedziałem? No prawdę powiedziałem w sumie, ale w taki troszeczkę bardzo dziwny sposób. Kurwa mać, wydupiaj! Jezus Maria, skaczą dookoła mnie. Ale czy wy czaicie, jak ja jestem w tej chwili odporny na jakiekolwiek obrażenia? Jesus. Ty suko jedna, dobra, bomba zbliżeniowa, to będzie na pewno skuteczne. Jeb. O kurwa! Sam siebie teraz chyba troszeczkę dojebałem. Jeb. Na ziemię, dziwko. Moja dzida też teraz elektryczność nakłada, to jest dobra rzecz.
A w to mu chcę zajebać, ale ten mógł nie robi takiego damage'u, kurwa. No muszę z tego strzelać, bo tamtym to ja gówno zrobię. Tylko chciałbym właśnie trafiać w te żółte rzeczy. Gdybym tylko do jasnego chuja potrafił, to by było lepiej. Gdyby to się tylko szybciej naciągało. O, proszę, zajebany, Jezus Maria. Ty, co we mnie strzeliło? Nękacz jeszcze jakiś tutaj się, kurwa, przydrapał gdzieś obok. Jesus. Poznaję ten jebany odgłos nękacza. Suko! Dobra, ten już padł. Ej, ja dalej życia nie straciłem nic. Nie, to kurwa czujka. Bang! Czerwonooka czujka chyba. Dobra, wow, zabiłem wszystko i jedyne co straciłem to amunicja. Czy ja będę potrzebował wejść tutaj na górę, żeby dostać się na tego żyrafa? Jest taka możliwość chyba... Nie, stamtąd będę musiał wejść na żyrafa, co? Albo nie, no bo teraz to już on kolejne okrążenie zrobi, nie chcę tyle czasu tracić. Stamtąd może? Czy ja dam radę sobie jego trasę podświetlić? Szczerze wątpię. Gdzie on tam wypierdala? W tamtą stronę idzie? Jak dużo on to okrążenie robi? Fajnie, że odkryłem ognisko, no wiele mi to teraz nie da. Tam są kolejne potwory, Jezus Maria. Co nadchodzi, Aloy? Co znowu nadchodzi? Weź mnie nie strasz. Wow, nie wierzę, że podczas tej walki nie straciłem nic życia. To jest kurwa szalone, szczerze mówiąc. Zabijmy tego kolegę, co? Jep! O, nie trafiłem ani trochę w to, co chciałem, ale to nic. Szalony jest ten odgłos, szczególnie w slow motion, jak się wiecie, celuje tą strzałą i to się odtwarza, to brzmi po prostu crazy. Kolejny wpierdol, oczywiście zadingą mi Facebook, ale to już chyba nic nowego. Bang! Może po prostu... Jep! Kolejny przybieg, siema. W sumie źle zrobiłem, powinienem był strzelić w tą flaszkę zamiast ją odrywać, ponieważ jak w nią strzelę, to jest szansa, że wiecie, jakiś duży damage mu zrobię. Znowu dingnął w Facebook, ale ja teraz kurwa celuję, nie mam czasu tego wyłączać. Te, co ty mi tutaj kurwa próbujesz tego? Jep! Dobra, idealnie. Gdzie jest ten pieprzony żyraf? Łazi gdzieś tam dookoła, ja nie jestem pewien dokładnie, gdzie on się w tej chwili znajduje. Dlatego też. Czy ja tędy tam dam radę wejść? Czy tutaj są jakieś krawędzie do złapania się? Nichuja, oczywiście. A biednemu to piach w oczy i chuj w dupę. Chuj ci w dupę i na imię, jak to mawiają. Czy ja tędy dam radę tam sobie jakoś wchopać? Czy kurwa totalnie jakąś amebozję odwalam? Chyba odwalam amebozję. Tutaj też nie wejdę. Czemu ta gra mnie nienawidzi i czemu mnie oszukuje? Ten żyraf już tu jest zaraz obok, ja bym chciał tam wejść, kurwa, żeby na niego wskoczyć. Ale nie wiem, którędy wejść tam na górę. No to wracamy do poważnych spraw. No zamknij się, Aloy. O, tutaj, widzę białe krawędzie. Hopaj. Tutaj niedługo będzie okazja, żeby wleźć na niego. Kurwa mać, tam dalej. Tutaj. O, tutaj tyle w ogóle okruchów. A jebać te okruchy mam! 10 tysięcy prawie okruchów. Teraz jedyne na czym zależy to, żeby mi... Jedyne na czym mi zależy to, żeby na niego wskoczyć. Porobię sobie strzały tak profilaktycznie. Tamten ptaszor się na szczęście mną nie przejął. Witaj, panie żyrafie. Hop! O, sukces! Dobra, zajebiście. Teraz muszę dostać się na głowę. No, dostanie się na głowę to już jest najmniejszy problem. Chociaż znając moją specjalizację w tego typu, jakby w spierdalaniu tego typu rzeczy, to bym był w stanie, ale to jeden z tych prostszych żyrafów, jeżeli chodzi o wspinanie się. Zdominuj! Okej. Dobra, i takim sposobem zrobiliśmy wszystkie żyrafy w grze, co mnie bardzo cieszy. Zejdę sobie na dół, on tutaj przypierdoli te wszystkie potworki. EMP! Albo jakkolwiek by tego inaczej nazwać. Proszę, nie zgnieć mnie. Dobra, nie zgniecie mnie. Drzewce włóczni się to miejsce nazywa. Wezwijmy sobie jakiegoś wierzchowca, gdziekolwiek on by się... Nie! Bo go zgniecie, żyraf! No i dojebał go! Tak strasznie go dojebał. No chodźże tu! Dosiąść cię chcę. Ile mu życia zostało? Ledwo co mu tego życia zostało? Dobra, nic. Mamy chyba mapę. O, jak pięknie wszystko zniknęło. Dobrze, cudownie.
O, panie, odkryło się tego trochę. Dobra, nasz cel jest teraz tutaj, dlatego pojedziemy sobie. Nie chcę ambony łowców, nie chcę żadnej misji mieć w tej chwili. Pokaż na mapie, nie. Tutaj, ambona łowców, wyłącz to. Co to kurwa ma być w ogóle? Które... Aha, to są te ptaki. Dobra, to są te ptaki, że ona tam proponowała nam się spotkać, gdzieś tam, ale wyjebane, jedziemy do kotła, zobaczymy jak duży będzie też ten kocioł, ponieważ poprzedni był zaskakująco prosty. Wydaje mi się, że to jest ten kocioł z tych dwóch, o których wy mi mówiliście, o których ja przypominałem przy okazji robienia poprzedniego, to został tylko jeden, który będzie nader interesujący i powinniśmy na lajcie dać tam radę. Zobaczymy, zobaczymy. Aloy jest naprawdę w tej chwili tak przykokszona, że nie powinno być z tym chyba większego problemu. Ja w tej chwili nagrywam odcinki na zapas, więc teraz jak to oglądacie, to jest czwartek, a jak ja to teraz nagrywam, to jest środa. Jeszcze nie chcę tej lampy włączać, siedzę w ciemności, kiedy to nagrywam i zdecydowanie mi to pomaga. Nie chcę, wiecie, chcę się oszczędzać, ponieważ nie chciałbym na przykład gorączki u siebie wywołać, czegokolwiek. Żeby móc je zdominować. No i generalnie tyle. Ale być może już jutro będzie w porządku. Zobaczymy, zobaczymy. A co się tutaj dzieje? Przepraszam bardzo, co to kurwa za obóz? Szybki zapis, czemu nie? Coś jest nie tak z tym kotłem. Kocioł Xi. Tak, to jest dokładnie to, o czym wy mi mówiliście, ludzie. Ten kocioł jest opanowany przez ludzi zaćmienia. Tiruriru. Hehehehehehe. No, no to co? No to trzeba się z nimi rozprawić, nie? Co oni tu robią? A no przyszli sobie opanować kocioł, co, coś w tym dziwnego, oni to robią. Opanowują przeróżne rzeczy od dość dawna. Jeb, kurwa! Nie ma się co z nimi patyczkować, rozpierdolę ich po prostu jednego po drugim. Szczególnie, że ten łuk się naciąga bardzo szybko i napierdala bardzo mocno. Tam jest jakiś koksik, który oczywiście od jednej strzały nie zginie, ale od 15 już prędzej. No zginiesz czy nie? Do widzenia. Płoń. Jeszcze nie zapłonął. Teraz. Dziękuję. Jeszcze nic mi nie robił przez to moją zbroję. O! Wiecie co? Ja strasznie lubię w takich grach z otwartym światem po prostu finalne momenty, kiedy jesteśmy tak dojebani, że no... Klucz do wykopalisk. Że nie bardzo ktokolwiek może nam jakby, no, cokolwiek zrobić. Lubię to strasznie. Oczywiście, no nie powinno być tak w 100%, nie? No ale to po to są wyższe poziomy trudności. Ja lubię ten średni poziom trudności, bo jeżeli przyłożymy się odpowiednio dużo do gry i pogramy tyle, ile trzeba, to pod koniec czujemy się jak prawdziwy badass i to mi się strasznie w tym podoba. Przeszukaj skrzynię. Tutaj w ogóle opryszek kultystów. Klucz mam, klucz to jest chyba najważniejsza rzecz, jakiej teraz potrzebuję, więc do środka zatem chodźmy. Jak tu wejść, kurwa? Czekajcie, to są drzwi jakieś? Otwórz drzwi. A, po to był klucz! Kontynuujmy. O, god damn it. Oni tutaj totalnie przejęli ten cały pieprzony kocioł. Przeszukaj wykopaliska. God damn it. Ten kocioł w ogóle nawet nie będzie wyglądał jak żaden inny. Sprzątałem, otwierają nowe pomieszczenie. Na słońce. Mam dość tego miejsca. Hello. Ohohoho. Cudownie, dobra. Nie wiem, czy powinienem iść tak dołem, znaczy... Może powinienem, może nie, wyjebane. Nie wiem, czy ja chcę iść dołem, czy przejdę górą. Nie, dobra, myślałem, że gra mi daje jakąś taką opcję. Pomyśl, popatrz, zaatakujesz z góry i będzie lepiej. Ale okazuje się, że ani trochę nie. Siema. W sumie wiecie, gdyby mi się bardzo chciało, to umy każdego zdejmować też headshotem. Kiedyś to był opanowany przez dzicz, a teraz przez wroga. Kawał złomu, na chuj mi kawał złomu jest? Ja chcę jakieś sensowne rzeczy, a nie kurwa kawał złomu. Ale dobra, interesujące, udało im się. Czemu to tak eksploduje? Co, że to jest jakiś znak, że nie mogę tego rozwalić i się chować w tym? Gdzie są ludzie? Tam jest jeden ludź, tam jest drugi ludź, jest więcej ludziów. No dobra, no spójrzmy prawdzie w oczy. Wszystkie te ludzie zginą. A, czy jest sens tutaj jakoś się strasznie chować? Może po prostu zrobię rozpierdol. Tutaj jeden tylko łaził. Gdzie on zniknął? To mnie konsternuje. Mógłbym się tam chyba dropnąć na dół. Jeden, drugi, trzeci. Tu wydawało mi się, że czwarty łaził, ale to bez większego znaczenia. Chodźcie no tu! Ona już... Oj, zamknij się.
Zamknij się i umieraj. Najlepsza porada, jaką mogę dać tym ziomkom. Siema! Do mnie! Blehe. Bardzo wygadani jesteście, koledzy, wiecie? Naprawdę, naprawdę można ciekawą konwersację z wami poprowadzić. Dobrze też, że pojawiają się nad nimi te znaczniki. Bardzo mi to ułatwia ich wykrycie. I spalenie na popiół! Ja tutaj takim trochę Hadesem jestem. Nie, Hades to nie był Bóg Ognia. Ja jestem zajebisty, no nie mam nic więcej do powiedzenia. Ja nawet nie czuję potrzeby zbierania tutaj niczego z tych skrzynek. Nie tracę życia. A jeżeli będę potrzebował materiałów do wykonywania amunicji, to wiecie co zrobię? To pójdę sobie gromoszczęki pofarbić. Czy to jest rdzeniusz? Nie. Musiał być zawał. Spory. Co tu się odjebało, panie? Szalenie ten kocioł wygląda, podoba mi się. Podoba mi się, bo to jest coś całkowicie nowego. Fajnie. Gdzie my tutaj mamy przeciwników? No możemy sobie tutaj zejść. Nie wiem, czy ja mam się tutaj gdzie chować, czy coś, czy nie. Ale jest ich tona, ja myślę, że zaczniemy ich po prostu likwidować, wiecie? Będzie najlepiej, najszybciej i najoptymalniej. Ty, nie spłonęli, ale jaja. Może byli za daleko. Ty, co tam kurwa? A, posiłki wezwali, że alarm? Co to jest, taki mini obóz bandytów powiedzmy? Nie wiem. No, jedni spłoną, drudzy nie spłoną, trudno to określić. O, może coś innego im zrobię. Siema. O tak! O nie! Poziom baterii. Te bomby zbliżeniowe są tak cholernie na ludzi skuteczne, że no, szkoda gadać. Nawet co mi właśnie zauważyliście. Maszyny się tutaj nie rodziły, ziomek. Maszyny się tutaj rodzą i będą rodzić. Bo aktywujemy kurwa gaje i będzie zajebiście fajnie, rozumiesz? Rozumiesz mnie kurwa? No właśnie, mam nadzieję. Siema. Dobra, ty chyba spłoniesz. Albo i nie. Nie, kurde. Mam wrażenie, że brakuje mi tyczkę tego ognia. Wiecie, fioletowy zwój fioletowemu nierówny. Gdyby każdy z tych zwojów był tak samo dobry jak ten, to bym tych gości zabijał. Albo ten. Naprawdę, mam ochotę wyfarmić jeszcze jeden, który zamiast 37 tutaj da mi 44 albo 43. I wtedy to już w ogóle będzie pięknie. A dobra, nie ma o czym gadać w ogóle. Tego to jeszcze szybciej można załatwić, wystarczy mu w tą flaszkę strzelić. Tam jeszcze jakiś biegnie. Ale, o, doleciała do niego strzała, jak miło. Ale po raz kolejny niestety nie zginął. Ale teraz do widzenia. Dobra, gdzie są kolejni? Zapraszam was na moją murder fiestę, kurde. Murder fiesta. Siema. O, ten jest chyba przykokszony, czy mi się wydaje. Ma ciężką broń przy sobie, ale niestety dla niego nie oznaczało to, że jest przykokszony. To jest jeden z cieniasów. O kurwa, co tam się stało? Jeden z nich eksplodował? Strzelają we mnie jakąś ciężką, kurde, amunicją. Bang! O, stare czasy, kiedy jak zobaczyłem 5 gości zaćmienia, to strzałem w gacie, a teraz widzę 50 gości zaćmienia i nie robi to na mnie większego wrażenia. Bo wszyscy spłoną! Barbecue time, powraca. A wiedziałem, że... O kurwa, ktoś we mnie zajebał. Tutaj ktoś we mnie strzelił, siema. Ej, sorry ziomek, ja przepraszam, że wasze strzały nic nie robią, no ale no... Taki mamy klimat, takie mamy sploty. Turbo sploty. Został tu jeszcze ktoś? Czy wszyscy do mnie pięknie przybiegli i umarli? Sobie dorobię tej amunicji, na szczęście. A z... Gromoszczęka, kiedy się go farmi, wypada każdy z 3 zasobów, które są potrzebne do farmienia tych takich najpowszedniejszych strzał. Dlatego też zdecydowanie ułatwione jest farmienie sobie składników na amunicję. Dobra, wydaje mi się, że zhakowałem trochę grę. Ta lokacja jest ogromna i chyba jej przeznaczeniem było takim, żeby wiecie, żeby się chodzić, tak troszeczkę skradać i tak dalej. A ja tutaj po prostu wszedłem, zrobiłem totalny rozpierdol i wszyscy nie żyją. Nie wiem, czy został tu ktoś jeszcze? Jest tam ktoś u góry? Nie! Nie, nie, nie! Nie wiem, czy chodziło o to, żeby się przeskradać tutaj, czy coś, ale no... Złamałem system, krótko mówiąc. Czy to jest podziemie tego miejsca, do którego ja zwykle przychodziłem? Nie. Nie, nie, to jest jakieś takie po prostu kolejne miejsce chyba. To chodzimy przed siebie. Nie wiem, są tu jacyś kolejni przeciwnicy? Nie widzę nikogo. Chyba troszeczkę się boją.
muszę wypróbować. Jak jakiegoś hardkorowego gościa zobaczę, to pierdolę w niego dwiema albo trzema strzałami naraz, bo teraz mam tą miejkę. Nie. Naciskam R1 i nakładam... Mogę do trzech strzał naraz nałożyć. I to jest OP. Już w tej chwili mam w sumie trzy strzały nałożone. To sobie może to za chwilę wykorzystam. Na razie biegnijmy przed siebie. I zobaczmy, czy będę w dupie, czy gdzieś dojdę. O, tutaj. Dobra. Labirynty takie trochę, ale mam nadzieję, że się nie zgubię. Na razie mam wrażenie, że idę przed siebie. Tam już jest rdzeń, czy mi się wydaje? Oła, kurde, boję się. Tak, to jest rdzeń. A, dobra, czyli tak standardowo dość, ale z takim lekkim twistem, bo walczymy teraz, widzicie. Dobra, trzy strzały naraz. Challenge. Kurwa, co ja tu porobiłem w ogóle? Oj, tutaj tego nie chciałem robić. O Jezus Maria, ci tutaj mają te hook proce. Chcecie się pobawić, koledzy? Bo ja bardzo chętnie się ma. Bang! Woo! Jep! Kurwa, nie trafiłem w nich tą bombą. Zbliżeniowa! Nie mogę się śmiać, bo kaszlę. Ale kurwa, że wy to widzieliście. Cudowne to było, no. Zdecydowanie na zbite grupki przeciwników to jest turbo skuteczne. Jest tu ktoś? Nie ma tu nikogo. O, współczuję im. Współczuję im, że w ogóle idziemy na jakąkolwiek wojnę razem. Zobaczmy, czego się tak boją. Tutaj są już, widzę, cenniejsze skrzyneczki, znaczy takie bardziej sensowne. Ej, przeszedłem przez cały ten kocioł, taką tonę przeciwników i to niektórzy byli przykokrzeni. Nie straciłem ani jednego punktu życia. O, chłodziło, najbardziej chodzi mi o płomień, chłodziwo i echownik, albo nawet najbardziej o płomień i oto, to jest chyba, nie wiem co to kurwa jest, ale przydaje się, bo te strzały są dobre na potwory. Zdominujmy zatem! Naszą nową super podwójną elektryczną dzidą, a mówię podwójną, mamy teraz dwa super urządzenia podpięte do tego. No i co? Czy teraz będziemy znali wszystkie dominacje? Mamy jakiś rejestr rdzenia. Czekaj, broń kotła teraz jeszcze? O, to jednak mamy jakiś lekki twist. Coś tutaj się w ogóle stało złego. Produkcja rozpoczynania, uwaga fizyczne. Dobra, przeciwnicy? Aha, mam 2 minuty bronić kotła, co? O Jezus Maria, tam biegną skurwysyny. O, gdzie? Gdzie oni będą w ogóle wychodzić? To jest moje pytanie. Tutaj? Jebne zbliżeniówkę, jak podejdą, to eksplodują. Siema. Bęk! O kurwa, nie trafiłem, oczywiście. Dobra, jeden zium. Tutaj eksplozja, bęk. Tutaj tego też... O, pięknie, prosto we flaszki na plecach. Tego też i tego też. O cholera, nie wystrzeliłem, świetnie. Temu mogę, myślę, zajebać tym i też się ucieszy. Nie wiem, nie zabiło go to. No bo oczywiście ci przykokrzeni goście są przykokrzeni, no takie ich zadanie. Ale czy to go zabije? To go już zabije, cudownie. Co tam oni krzyczą, że maszyny? Że co ja zrobiłem? Że coś zniknęło, no... O, ty, jeszcze... O, jeszcze czujki przyszły! A, czyli teraz będziemy walczyć nie tylko z nimi, ale oni jeszcze będą walczyć z maszynami. Ja będę walczył z maszynami. Ten eksploduje. O, kurwa, kogo my tu mamy? Niszczyciel? Piłozą? Nawet, kurwa, nie wiem. O Jezus Maria. Dobra, no. Maszyny... maszyny odbieram jako większe zagrożenie niż tych dupogości z zaćmienia. Zresztą maszyny chyba też będą biły zaćmienie. A nie tylko mnie, takie mam wrażenie. Ehehe. Czego by tu użyć na te maszyny? Nie jestem pewien. To przykleję do tej maszyny i to za chwileczkę sobie eksploduje. O, wow! No niestety dość mocno przy mnie. I jeb! Zobacz, on eksploduje? Tak, on chciał właśnie wydać z siebie tą swoją super chujową eksplozję. Ała! Dziwko! I cios krytyczny. Niestety go nie zabije, ale teraz... Jeb! Gin! O, dobra, zdążyłem go zabić, zanim wydał z siebie ten puls cały swój. Dobra, mamy oczywiście dalszych gości z zaćmienia, którzy, no... nie przejmują się trochę chyba tymi potworami. Albo nie, dobra, walczą z nimi. O, trafiłem chyba maszynę przez przypadek, przepraszam, nie chciałem. Tutaj mamy kolejnego koksika chyba. Ale koksik... sięgła go eksplozja, cudownie. Temu panu mówi do widzenia.
Znajdź wyjście. No i porobione, dziękuję. Czujka. Te czujki to chyba dam radę w ogóle zabijać strzałem w oko z tego łuku. O, proszę. Jeszcze raz. Hopsasa, bang. Dobra, dziękuję. Nawet się nie będę bawił w zbieranie lutu z nich wszystkich, bo niepotrzebne mi to jest do szczęścia. Jak stąd wyjść teraz tylko? Znajdź wyjście. A tam do góry jakoś muszę się udać? Bo kocioł zdominowałem. Może mam wyjść tą samą... A czy? Bo maszyny przyszły stamtąd. Może tutaj będzie wyjście, nie? Nie? Nie, chyba nie. Chyba mnie to jebnie, jak tam podejdę. Ale czy mnie zrani? Ha, dobre pytanie. O, no chciałbym wiedzieć tylko, czy wiecie, mam wyjść tędy, którędy przyszedłem, czy może jakoś inaczej. Tutaj są jakieś drzwi, coś co przypomina duże, duże drzwi. Czy to będzie to? Nie. Wiecie, wiem, którędy przyszedłem, to mogę pójść w każdej chwili, to szukam jakichś alternatywnych rozwiązań. No bo zawsze jednak z kotła wychodziło się o wiele szybciej, niż się do niego wchodziło. Liczę po cichu, że tutaj będzie podobnie, ale z każdą chwilą ta nadzieja coraz bardziej słabnie. Nie wejdę na to pewnie i nie kliknę tego rdzenia, co? Czekajcie, przeszukajmy tą czujkę, zabierzmy to. Nie, rdzeń już zdominowany, nic z nim nie zrobię. No dobra, trudno. Aha, tam też nie wrócę, bo tu jest zamknięte, ja jebie. Czekajcie, bo ja przyszedłem tutaj dołem, górą, Jezus. Ze wszystkiego, co się tutaj działo, najwięcej problemów sprawia mi chyba wyjście. Standardowo. Dobra. Wejdziemy tutaj po prawej, ale najpierw... No tak ładnie to wybucha. Nie zadało mi obrażeń. Nie, no. Nie z moją zbroją. Tutaj chyba dam radę sobie pohopsać i jakoś górą się stąd wydostać. Jedyna opcja. Czy ja tu przyszedłem z góry? Nie, ja przyszedłem jakoś dołem. Dobra. Ubzdurałem sobie przez chwilę, że ja stąd tutaj z góry przyszedłem, ale ja byłem z dołu. Tutaj... Ale rozpieprzyli ten kocioł, wolałem, znaczy, trudno powiedzieć, no ten kocioł był banalny do zrobienia przez tych gości, którzy tutaj byli. A z jednej strony fajna taka odmiana, no nie czarujmy się. Miło zawsze coś świeżego zobaczyć. O kurwa, dobra, okej. To goście już tutaj nie stanowią zagrożenia, ale są nękacze. Z tego co powiedzieli. Gdzie te nękacze? Nie widzę ich. No, chyba o to chodzi, żeby nie było ich widać, Tivur, bo to nękacze. A to okej. Okay. Gdzie one kurwa są? O, Jesus. O, tam widzę jednego skurwysyna. Siema. Hello. Co, nie lubisz jak się w ciebie strzela tymi strzałami, co? Chciałbyś mieć kurwa swój zwój niewidzialności na zawsze, co? Czy to jest jeden nękacz, czy to jest więcej nękaczy? Czy ja dam radę go... Krytyczny atak! A, nie zdążyłem krytycznego zrobić. Nie dam rady ich opętać jeszcze. To już miałem powiedzieć, że hej, opętam se go. Ale nie mogę. Jeb! Sięgło. Oj, hook proce jest naprawdę mocna. Nie jebło go, to halo! Dobra, panie nękaczu, zaraz się tutaj policzę z tobą. Dobra, do widzenia. A ciebie sobie przeszukam, bo cię lubię. Czy ja mogę w ogóle likwidować jakby te? Nie jestem pewien, co to robi. Czy to zadaje obrażenia? Znaczy, raczej na pewno powiadamia nękacza o naszej pozycji, ale czy też do tego zadaje obrażenia? To jest moje pytanie. Dobra, jak stąd wyjść? Nękacz nie był zbyt wielkim wyzwaniem i to chyba są drzwi? Nie... Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Pomocy! Jak stąd wyjść? No pomyślałby człowiek, że wejście powinno być trudniejsze, ale tutaj jest całkiem inna konstrukcja, to nie można na to patrzeć jak na zwykły kocioł. Wejście było o wiele prostsze, ale też wyjście jest interesujące. Tam możemy sobie popatrzeć, co się dzieje. Nie wiem, co się tam odpierdala. No ale tutaj Hephaistos sobie pracuje, god damn it, jaka... Ile hajsu tutaj musi być! Ile poszło wpompowanego hajsu. Dobra, to dołem. Na dole są drzwi, god damn! Nie zauważyłem tego jebitnie błyszczącego punktu wcześniej. A przytrzymaj, o! Czemu nie mogę w tych... Czemu nie mogę drzwi otwierać kliknięciem? Chociaż to jest chyba taki zabieg, żebym tutaj nie wszedł, nie kliknął, nie spierdalał, tak wiecie.
Byle szybciej. Ej, porobione, tutaj wszyscy nie żyją, widzicie? I to by była chujowa sytuacja, gdybym tutaj wcześniej sobie się przeskradał, bo musiałbym się wyskradać z powrotem. A tak wszelkie nasze problemy znikają, kiedy każdy je... To nas pozabija! No kurwa, masz rację, ziomek, siema. O kurwa, tak bardzo trafiłeś. A tutaj będą nękacze kolejne, co ja pierdolę. A właśnie teraz zauważyłem to gówno i stwierdziłem, no tak, jebane nękacze, musi być kurwa nękacz. Wiesz, śmieszne jest to, w pewnym momencie fabuły pojawił się ten jeden nękacz, potem nękaczy w ogóle nie było i nagle kurwa nękacze. A cóż, dlatego są tutaj zapewne nękacze. Jeb elektryczność ci nałożę. Ha, ha, ha! Elektryzuj się, dziwko. Do widzenia. Nie jestem pewien, pewnie jakiś kolega jeszcze tutaj będzie. Ta, tutaj człowiek jakiś jest. O! Siema! Gdzie jesteś? Halo? I jeb! O Boże, to jest so much fun teraz. Tak, tak bardzo mam frajdę teraz z tego całego walczenia. Serio. Dobra, człowiek czy nękacz? Człowiek. Gdzie on jest? Nie widzę go. Nie widzę go, ale go podpaliłem. To jest mój talent. Taki się już urodziłem, no. Czy będzie jeszcze jeden nękacz tutaj? Nie jestem pewien. No na pewno jakiegoś ludzia tutaj mamy jeszcze. O, mamy pana nękacza, siema. No i mamy też jakiegoś tutaj koksika. O, to był koksik. O, halo, spokojnie panie koksiku. Trzy strzały ogniste. Któraś kurwa trafiła? Nie jestem pewien. Ta, chyba wszystkie trafiły wręcz. Siema nękacz, dobra. Najlepiej by było mu strącić ten jego generator niewidzialności. To by było najbardziej dla mnie fajne. Jeb! I jeb! Prawda jest taka, że jakby... Jeżeli chodzi o te bomby z kuk procy, im trudniej jakby jest jakby trafić nimi przeciwnika, tym większy mamy na tym damage. Co to kurwa jest? Nękacz czy nie nękacz? Nie wiem, wytwórzmy sobie te dwie bomby. Siema! Ponieważ zbliżeniówką najłatwiej jest dorwać przeciwnika. Nawet jak w niego nie trafimy, to wystarczy, że on do tego podejdzie i on już ma wpierdol. Odłamkową, czyli tą co teraz, musiałem trafić. A najgorsza jest ta przywierająca, ponieważ niby sobie przywrze do przeciwnika, ale nie wybucha znowuż od razu. Ale ma też największy damage. Dlatego najlepiej jest bawić się przywierającą tak naprawdę. I troszeczkę się postarać, żeby nam się udało po prostu przyczepić to do przeciwnika. Wtedy mamy największy zysk. A teraz już bawiłem tam byle jaką. W ogóle zauważcie, z jaką teraz wyjebką walczę z maszynami, dzięki czemu po prostu chodzę i strzelam i jestem w stanie gadać o jakiejś tam dupie maryny. Złomiarz jeszcze jakiś tutaj będzie? Jezus Maria. Nie wiem ilu to ich zabiło. Czujka, siema. Spłoniesz? Chyba spłonie. Ale jak chcesz, by też koledzy tutaj, kultyści, spłonęli. No nie powiem, całkiem sporo zabawy dostarcza ten kocioł. Jestem w szoku. Myślałem, że będzie takie bardziej typowo kotłowe, a tutaj jest naprawdę spora doza zabawy. Dorobię sobie jeszcze tych strzał i chodzimy do góry. O, siema. O, złomiarz. Ale się, kurwa, boję! Ło chuj! Naprawdę. Strach w moich oczach byłoby widać, gdyby tylko była tu kamerka. Aż normalnie zbyt OP jestem. Je! Kurwa, do widzenia. Etam, znów to samo. Zawsze coś nowego, innego. Je! O nie, nie trafiłem. Chyba ich tam kurwa zajebią. Ale pech. Bęk, kurwa, przylepione. On zaraz sobie eksploduje. I może przy okazji to rozdupi tych dookoła. No, nie rozdupiło tych dookoła. Dobra, tutaj zostali chyba głównie kultyści, mam wrażenie. No to ogień. O, tutaj jest. Nawet nie wiedziałem, że tak blisko. Już zacząłem celować tam gdzieś w dal. Siema kultyści, siema kultyści, posmakujcie mych strzał. Jeb ci tu w mordę, jeb temu w mordę. Zaraz mnie ktoś wyklnie za przerabianie kolędy, hej. Siema, ci jak się czają. Takie, taką... Poczułem w nich taką nadzieję i ja tą nadzieję po prostu wyssałem im prosto z dupy! Woo! A, zabawa.
Naprawdę, teraz się po prostu dobrze bawię, ale czuję, że grając finalną misję będę klnął jak pojebany. Tak, tak, tak już jest po prostu w finalnych misjach. One są tak zrobione, żeby klnąć jak pojebany. Kocioł XI ukończony! Kurwa, co my tutaj mamy? Kto się tu z kim napierdala? Kurwa, dużo maszyn tu przylazło, o chuj. Dobra, jakie są te dominacje właśnie, dominacje XI? Behemot, nadymacz, nękacz, jastrząbłysk, nadymacz mrożący. Bo te maszyny się tu ze sobą biją, to jest w sumie interesujący widok, muszę przyznać. A może pomogę niektórym, co? Czemu nie? Bo mogę. Temu jak chyba zadupcę w tą góry, to go powinno mocno dojebać. Bo on łognisty. Nie za bardzo mu to cokolwiek robi. A jeszcze się mną zainteresują i zaczną mnie napierdalać, tego bym nie chciał najbardziej. Tyle maszyn naraz, jak jeszcze się ze sobą napierdalają, to spoko, jak ze mną zaczną, to gorzej. No, dobra, tego już pana pożegnaliśmy. A nie, on się tu z ludźmi napierdalają, a tu mogę trochę postrzelać. O, halo, dzień dobry. I w worek mu chciałem trafić, ale nie trafiłem w worek. A nadal jest okej. Dobra, maszyna nie żyje. Siema. Siema. Ała, kurwa. Nic mi nie zrobiłeś, ale ała. Frajerze. Ten dostał pod ogon w ogóle. A ja chcę coś wypróbować. Tutaj chcę zrobić ten i ten. I zajebać w tego potrójną strzałą. Nice. Nice. Yep. Bo jak te strzały pięknie w ogóle wywijają, kiedy się strzeli w jakiś dany jakby ważny element przeciwnika, to one się tak ładnie wywijają, żeby nadal w niego trafić, mimo że on się kawałek przesunął. Nie wiem, czemu ja mu tam pomagam, nie powinienem w sumie, bo... O, dostał w pizdę gdzieś tam. Jeb! Ty też nie będziesz sobie sam pomagał. Ja, kurwa, rozpierdolę wszystko tutaj. W sumie nałożę tą drugą strzałę i nałożę tą trzecią strzałę. Nie mam. Albo nie, mam. Stój i daj się wpierdolić. O, tyle damage'a. Dobra. Doróbmy sobie strzał, nam trochę brakuje. Jep! No kurwa, jeszcze troszeczkę. W sumie mógłbym go strzelić tą, która mu zdejmuje armor i wszystkie elementy, ale troszeczkę taki target practice sobie zrobiłem. No i fajnie, porobione. Nie wiem, ile tu potworów padło. Ale teraz koszę po prostu wszystkie monstra i expa, jak... Normalnie smaruję nimi po ziemi, jak Nutellą po chlebie pszennym. O tak. Jesteś niegrzeczną dziewczynką? Tak, wpierdalam chleb pszenny, a nie pełnoziarnisty. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy, i tak się troszeczkę przeciągnął. Mam nadzieję mimo wszystko, że się wam podobał. W związku z tym, że tak tutaj pocisnęliśmy wszystkie kotły, wszystkie żyrafy i całkiem sporo niestety misji pobocznych różnorakich, ja myślę, że już po prostu zakończymy i porzucimy to, co się tutaj dzieje. I przejdziemy po prostu sobie do finału i będziemy cisnęli finał, ponieważ dużo osób chce zobaczyć finał, a już nadszedł odpowiedni czas, żeby ten finał pokazać. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i do następnego odcinka. Pa, pa!